Przyjacielu, jeszcze raz dziękuję za ratunek. Ech, jebnę chyba to wszystko i pójdę owce wypasać. Użyj to zaklęcia! Obchodźcie go! Obchodźcie! Nie ma takiego bicia! Koniec! Wasza miłość! Co jest? Już ja cię... Księżna pani, ja... Masz, tylko nie pognieć. Naprzód! Ejże! To jedwab, uważaj! Oddawaj! Cenie od gęsi. To coś nowego. Naprawdę będziesz się tym teraz zajmował? Prawdziwy wiedźmin nie powinien zostawiać drobiu w potrzebie. Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fistechu? To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Magicznych fasolek. Masz jakieś? O ile to nie jest nazwa jakichś prochów, to nie bardzo. Czego chcecie? Zawsze możesz napić się z nami. Co? Teraz? Daj spokój, mam takiego kaca, że ledwo stoję. Wiesz co mówią, klin klinem. Nie mam mowy. A co ci się tak na picie zebrało? Chcesz zalać jakieś smutki? Nie chcę być wścibski, ale na moje oko nie wyglądasz zbyt księżniczkowato. Wydziedziczyli mnie. Wygnani. Tak. Rodzinne niesnaski. Słuchaj, ja tu jestem od tego, żeby odgrywać bajkę. Chcesz się bawić, proszę bardzo. Ale to nie będzie takie łatwe. Bo tak się składa, że czerwonego kapturka trafił szlak. Że co? Tyle razy rozcinali mi brzuch, zaszywali mi w nim kamienie, topili, że jak zostawiliście nas samych sobie, postanowiłem odwdzięczyć się tej małej Zołzie, pięknym za nadobne. Czerwony kapturek leży na dnie studni, razem z myśliwym. W związku z tym nie możemy się bawić, a ja nie mam obowiązku z tobą rozmawiać. O fasolce, a nie o czymkolwiek innym. Więc daj mi spokój. Won! Był chyba wyraźnie, że nie będę z wami gadał bez czerwonego kapturka. Nic nie szkodzi. Ciana zajmie jego miejsce. Co? No nie mogę wam zabronić. Więc... Wnosiu, podejdź na tu bliżej. Ale babciu, czemu masz takie wielkie oczy? Żeby cię lepiej widzieć, kochanie. A czemu masz takie wielkie ręce? Żebym cię mogła całą objąć, wnosiu. A czemu masz takie wielkie zęby, Żeby cię łatwiej zjeść. No, ile mam czekać? Ja
Pamiętasz, co Józio mówił o czerwonej fasolce? Mają człowiek, na pewno jej nie połknie. Trzeba otworzyć brzuch. Kapsle, sztuczna szczęka, korkociąg. O, jest. Czerwona fasolka. No, to jesteśmy krok bliżej celu. Dobra, to słuchajcie, zasubskrybujcie kanał Bartka. Bardzo serdecznie polecam. Cybermarian.